To dawny amulet, jeden z najczęściej spotykanych na naszych ziemiach. Noszona na szyi półksiężycowa zawieszka była typową ozdobą słowiańskich kobiet. Jej symboliki upatrywano się w metafizycznym i dosłownym wymiarze płodności oraz kwintesencji prawdziwej kobiecości. Jest zawieszką w kształcie półksiężyca, doskonale znaną w kręgach osób zainteresowanych dawnymi dziejami. Lunula to symbol znany od lat nie tylko Słowianom, ale także innym ludom, również tym, które z naszymi przodkami niewiele miały wspólnego. Jak to możliwe, że ludzie w różnych zakątkach świata posługiwali się podobną symboliką? Przyczyn należy szukać fascynacji księżycem i cyklem księżycowym. Kult lunarny był przecież zawsze i wszędzie bardzo popularny. Księżyc to ciało niebieskie, które towarzyszy ludzkości od zawsze, niezmiennie rozświetlając noce kolejnym pokoleniom. Jego niezwykły wygląd sprawił, że ludzie instynktownie obdarzali go magicznymi właściwościami. Dostrzegali również analogie między cyklicznymi przemianą księżyca, a zjawiskami jakimi podlega przyroda oraz człowiek. Etymologia nazwy Lunula wiąże się z dawnym słowem Luna, którym określano księżyc na słowiańszczyźnie. Aleksander Bruckner w słowniku etymologicznym słowo łuna określił prasłowem i wskazał, że na przełomie XIV i XVI wieku używano go jako synonimu słowa księżyc. Jednak stwierdził, że nazwa jest zapożyczona z języka łacińskiego od słowa luna. Lunula do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością przede wszystkim u kobiet, stanowiąc jeden z najchętniej wybieranych elementów biżuterii słowiańskiej. Z pewnością jest doskonałą propozycją dla panów chcących sprawić prezent ważnej dla nich kobiecie. Zawieszka przedstawia półksiężyc, symbol magicznej nocy oraz nieodłączny element natury. Dawniej była wykonywana najczęściej z metali szlachetnych, często zdobiona granulacją i filigranem, oraz w bogatszej wersji również wysadzana kamieniami. Jest to symbol tak stary jak obserwacje ciał niebieskich, z których księżyc jest dla nas Ziemian największym obiektem, tak wielki idol nie mógł pozostawić wpływu na wierzeniach. Tym bardziej, że jego rytm pojawiania się na nieboskłonie jest jednaki z cyklem płodności wszystkich kobiet. Lunula stanowiła jeden z najważniejszych amuletów słowiańskich kobiet, które wieszały ją na szyi pośród szklanych paciorków. To właśnie dla Słowianek, pomimo symbolicznego półksiężyca, była symbolem pełni o wiele głębszym znaczeniu. Poszukując symboliki Lunuli, należy wkroczyć na ścieżkę podstawowych praw fizjologii człowieka. Nie sposób nie dostrzec podobieństwa między fazami księżycowymi a kobiecym miesięcznym rytmem biologicznym. Prawdopodobnie ten fakt jest jednym z powodów, dla których Lunula uznawana jest za symbol kobiecości. Na pierwszy rzut oka może dziwić, że jest nim akurat półksiężyc, a nie księżyc w pełni. Jednak jeśli zastanowimy się głębiej nad analogią cyklu księżycowego i kobiecego, można dostrzec, że to właśnie w połowie cyklu kobieta osiąga szczyt płodności. A przecież kult płodności był niezwykle istotnym elementem wierzeń, obrzędów i rytuałów. Lunula, noszona przez panny i mężatki, stanowiła dla nich symbol prawdziwej pełnej kobiecości. Dlatego do dziś amulet ten kojarzony jest z kobiecą mocą. Tego rodzaju symbole znajdowano w grobach kobiet, nawet sprzed kilkunastu wieków, więc można przypuszczać, że pełnił on funkcję amuletu chroniącego lub podkreślającego kobiecość. Właścicielka, która nosiła na szyi lunulę, była otoczona opieką i energią Matki Ziemi, która obdarzała ją opieką i boską przychylnością. Lunula dla mężatek była także wyrazem czci oddawanej bóstwom jako opiekunom małżeństw. Była także związana z pełnią kobiecości w jej seksualnym wymiarze, czyli symbolem płodności i rozrodu. To właśnie Lunula miała pomóc kobietom uważanym za mało kobiece i niespełnione jako matki, zyskać moc pełnej kobiecości i wydać na świat upragnione potomstwo. Dziś w przenośnym znaczeniu wymiar pełni kobiecości wyznaczany lunulą oznacza także płodność w kreatywności, tworzeniu, wykorzystywaniu swojego potencjału i intuicji, chęci tworzenia oraz realizowania swoich marzeń i pragnień. Pojawiają się również sugestie, że lunule nosiły nie tylko kobiety, ale także dzieci i mężczyźni. Lunule cieszyły się powodzeniem nie tylko u Słowian, jako ozdoby znane są od czasów antycznych. Z upodobaniem nosiły je kobiety innych ludów, takie jak germańskie, wikińskie czy rzymskie. Ponieważ ozdoby te stanowiły często jeden z elementów wyposażenia grobu, mamy dziś możliwość podziwiania wytworów dawnych rzemieślników. Bywały zupełnie proste, jak również bogato zdobione filigranem, grudkami i ornamentami. Jako element biżuterii wykorzystywane było zarówno jako zawieszki, kolie, jak i zapinki. Zależnie od rejonu, a także poziomu rozwoju technologicznego danego ludu, zależny był materiał, z jakiego wykonywano ozdoby. Tworzywem na zawieszki było nie tylko srebro i złoto. Amulety wykonywane były też z rogu, szkła, ołowiu, brązu, stosowano również młosiąc czy posrebrzaną blachę żelazną. Półksiężyc wycinano z blachy lub wykonywano techniką odlewu. Wspomina się o trzech metodach odlewniczych. Odlewie na tzw. wosk tracony, odlewie przy użyciu form glinianych oraz odlewie z wykorzystaniem form kamiennych. Niektóre srebrne lunule były prawdopodobnie dodatkowo złocone tak metodą ogniową, co nie tylko wpływało korzystnie na wygląd ozdoby, ale również zabezpieczało ją przed czynnikami zewnętrznymi. Natomiast część lunul wykonywanych techniką odlewu dodatkowo srebrzono lub cynowano. Odlewane ozdoby były prawdopodobnie przeznaczone przede wszystkim na rynek lokalny. Twarde formy odlewnicze, które stosowano do wyrobu lunul, na naszych ziemiach znane są raptem z kilku stanowisk. Wykonywano je z wapienia lub z piaskowca. Formy te mogły być jednostronne albo najczęściej dwustronne. Lunule noszono samodzielnie, ale często stanowiły element składowy koli. Obejmowały niezwykle szeroki obszar słowiańszczyzny, a szczególną popularnością cieszyły się w jej wschodniej części, w tym również na terenach dzisiejszej Polski. W granicach naszego kraju wyróżnia się dwa warianty dekorowania strony przedniej półksiężyca. Pierwszy stanowiły trzy guzki pod łóżkiem i po jednym na rogach Lunuli, a między nimi ułożona była granulacja w postaci wsuwanych kątów uzupełnianych czasami rzędem trójkątów. Drugi rodzaj dekoracji stanowiły podobnie rozmieszczone duże guzy, dzielone na trzy części, między którymi wzdłuż krawędzi zawieszki biegł rząd mniejszych gusków. Warto nadmienić, że niektórych lunul nie zdobiono Lunule znajdowane są najczęściej w pochówkach na przestrzeni wielu wieków słowiańskiej historii sprzed okresu chrześcijańskiego. Najbardziej nam znane są te, które są odkrywane na terenach Rosji, Ukrainy, Polski, Czech, ale i także z Irlandii, Niemiec, Węgier, Rumunii czy krajów skandynawskich i bałtyjskich. Najstarsze, które są znalezione na terenach należących do wpływów słowiańskich, mają kilkanaście wieków. Jeden z wielu cennych zabytków znalezionych na ziemiach Polski to lunula, która pochodzi ze znaleziska z 2014 roku i związana jest z odkryciem kilku skarbów grodów czerwieńskich. Jeden z nich został znaleziony w lesie niedaleko wsi Perespa w okolicach Czermna przez lokalnego detektorystę. Uczciwy znalazca, który chciał pozostać osobą anonimową, przekazał znalezisko do Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim. Skarb składał się z 96 ozdób pochodzących z warsztatów ziemieślniczych reprezentujących bardzo wysoki kunszt złotniczy. Zabytki znajdowały się w glinianym garnku, którego ktoś kiedyś zakopał w ziemi. Były tam m.in. srebrne lunule, paciory czy kolczyki. Wyroby pochodzą z IX i X wieku i ukryto je około 970 roku. Wśród tych zabytków szczególną uwagę zwraca lunula w całości wykonana ze srebra, do tego zdobiona filigranem oraz granulacją. Dzięki badaniom za pomocą mikroskopu stereoskopowego udało się otworzyć technikę stosowaną przez średniowiecznych jubilerów. Na powierzchni lunuli udało się zaobserwować wyraźne zarysowane linie, w obrębie których układany był wzór złożony ze srebrnych granulek. Linie te wyznaczały prawdopodobnie kształt planowanego ornamentu, który wykonywano w następujący sposób. Sproszkowany węgiel drzewny zmieszany z gumą arabską oraz sproszkowanym związkiem miedzi rozprowadzano po znaczonych liniach metalowej płytki. Granulki zostały umieszczone na wierzchu sproszkowanej mieszaniny, a następnie płytkę z tą dekoracją ogrzano do około 60% stopni. Wysoka temperatura stopiła mieszaninę i połączyła poszczególne granulki ze sobą oraz płytą lunuli, tworząc tym samym ornament. Warta uwagi jest także lunula znaleziona w Lesznie koło kutna, wykonana jest ze srebra i datowana na 10-11 wiek, zdobiona jest guzkami granulacją i filigranem. Posiada podwójne obramienie z zewnętrzną linią z filigranu, a wewnętrzną z granulek, wewnątrz dodatkowo trzy obrzeżone i zdobione granulacją guski. Przylutowana dekoracja na gózkach wydaje się być zwyczajem mazowieckim. Prócz tego granulacje układa się w podwójne trójkąty i rąbowate kubki złożone z czterech granulek. Uszko z wyjątkiem nasady jest pozbawione zdobień. Lunula stanowiła prawdopodobnie część skarbu, który został odnaleziony w 1916 roku. W jego skład wchodziły dwie lunule, urny, ozdoby i monety. Obecnie znajduje się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Najbardziej cennym znaleziskiem w Polsce jest złota lunula z bielan wrocławskich. Kilka lat temu głośno było o skarbie znalezionym przez rolnika w polu w miejscowości Nieopodal Wrocławia. Znalezisko z 2014 roku okazało się niezwykłe, zarówno ze względów historycznych, jak i estetycznych. Była nim bowiem wykonana ze złotej blachy lunula, misternie zdobiona i wykonana z wielką starannością. Jest jedną z najstarszych i najlepiej zachowanych przykładów lunuli odkrytych na polskich ziemiach. Dziś znajduje się ona w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu. Ozdoba wykonana jest ze złotej blachy, ma około 3 cm długości, zdobiona jest granulacją i filigranem, a w jej centralnej części prawdopodobnie był umieszczony ozdobny kamień. Naukowcy ustalili, że pochodzi z okresu rzymskiego około III lub IV wieku naszej ery. Należała najprawdopodobniej do kobiety z arystokratycznej rodziny i jest to dla nas bardzo rzadkie znalezisko na terenie Polski. Uwagę przykuwa także cenna złota lunula znaleziona w okolicach Fiugajek w powiecie ostródzkim. Dzięki Tomaszowi Kaźmierskiemu z Lubawy, Zawieszka trafiła do Muzeum Warmii i Mazur i jest to ślad pod cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich z przełomu II i III wieku. Zabytek stylistycznie nawiązuje do terenów śródziemnomorskich i należy do rzadko spotykanych na północy Polski. Jego misterne wykonanie z wykorzystaniem technik granulacji i filigranu oraz śladami wysadzania drogimi kamieniami to przykład kunsztu złotników sprzed prawie 2000 lat. Spośród ponad 100 złotych lunul znalezionych na terenach Europy ponad 80 pochodzi z Irlandii. Zabytki te są o wiele starsze niż te z terenów słowiańskich. Najczęściej pochodzą z epoki brązu, a najstarsze nawet z okresu późnego neolitu. Zwykle są płaskie i cienkie, z okrągłymi łopatkowymi końcówkami i dzielą się na trzy odrębne grupy, określane przez archeologów jako klasyczne, niezakończone i prowincjonalne. Możliwe, że wszystkie były dziełem garstki doświadczonych złotników, chociaż przypuszcza się, że te trzy grupy miały różnych twórców. Większość została znaleziona w Irlandii, ale są też umiarkowane znaleziska w innych częściach Europy w Wielkiej Brytanii, Portugalii czy nawet w Belgii i w północnych Niemczech, gdzie w 1911 roku podczas wycinki lasów Schulenbergu w okolicach Hanoweru została odnaleziona tego typu złota lunula. Zabytek ten pochodzi z wczesnej epoki brązu i prawdopodobnie został wówczas sprowadzony z Irlandii. To znalezisko wskazuje na rozległe stosunki handlowe z Irlandią, które istniały już w tym czasie, bowiem znaleziono tam większe złotych lunuli, dlatego też Irlandia uważana jest za miejsce ich produkcji. Tego typu zabytki są rzadko odnajdywane w grobach, więc można sugerować, że były one traktowane jako własność klanu lub grupy, a nie rzeczy osobiste. Choć niektóre znaleziono na torfowiskach, to większość znaleziono na wyższym terenie, często pod stojącymi kamieniami, więc można też sugerować to jako depozyty rytualne. Irlandzkie lunule przeważnie są interpretowane jako naszyjniki. Oprócz rzadkich lunuli ze złota istniały wówczas liczne repliki z brązu, które mogą wskazywać, że były potrzebne do zadań kultowych. Jeśli tak było, to w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na północy i zachodzie Europy istniała na dużą skalę społeczność kultowa o jednolitej koncepcji Boga. Wracając jeszcze do symboliki, w kontekście słowiańskiej lunuli najczęściej pojawia się powiązanie półksiężycowego kształtu ozdoby z płodnością i odnawianiem się życia. Wokół tej ozdoby buduje się kontekst kobiecy. Określone tropy interpretacyjne nasuwa tworzywo ozdoby, kształt i rodzaj ornamentu. Srebro jako wiążące się z bóstwem lunarnym, księżyc jako depozyt kobiecej siły. W związku z tym ozdobie tej przypisuje się także znaczenie magiczne. Uważa się, że lunule srebrne zdobione granulacją i filigranem mogły również w postaci srebra siekanego pełnić wtórnie funkcję pieniądza, stąd bardzo rzadko można spotkać zawieszkę półksiężycowatą całą lub nieznacznie tylko uszkodzoną. Jak widać, lunula, będąca symbolem manifestującym kobiecość w pełnej krasie, była ozdobą noszoną przez tysiące lat przez kobiety w różnych kulturach. Dlatego też nie dziwi fakt, że i dziś półksiężyc jest chętnie wykorzystywanym motywem w kobiecej biżuterii. Dziś lunula jest noszona najczęściej ze względu na jej niepodważalne piękno w chęci uczczenia słowiańskich korzeni lub w celu podkreślenia kobiecości. Zapewne rzadko się zdarza, aby ktoś wierzył w jej magiczne właściwości, jednak w przeszłości Lunula stanowiła nie tylko symbol, lecz także amulet o magicznych właściwościach. Jej moc skupiała się na zapewnieniu płodności, być może chroniła kobiety spodziewające się dziecka, broniła przed chorobami, urokami, a także dodawała przychylności bogów. Zagadką jest powód, dla którego sięgali po nią, jak wiemy, dzięki odkryciom archeologicznym mężczyźni. Czy w ich przypadku amulet również pełnił swe magiczne funkcje, a może bywał pamiątką po ukochanej kobiecie? Choć to oczywiście zbyt daleko posunięte interpretacje, to już tego raczej się nie dowiemy. Obecnie lunule wykonuje się praktycznie z każdego tworzywa, jednak twórcy najczęściej sięgają po srebro, które jest materiałem względnie łatwym w obróbce, dającym duże możliwości zdobnicze, a równocześnie niezwykle efektownym. Poszukując oryginalnej biżuterii dla siebie lub bliskiej osoby, warto poważnie zastanowić się właśnie nad wyborem lunuli, która pomimo rosnącej popularności wciąż pozostaje nietuzinkową ozdobą.